Cześć! Zapraszam Was na 85. z cyklu filmów, dzięki którym poznacie podstawy języka niemieckiego. Pamiętajcie, jeżeli chcecie być z naszymi odcinkami na bieżąco, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał. Na ostatniej lekcji omawialiśmy sobie temat tłumaczenia znaczeń. Poznaliście też pojęcie przyjaciółki i to, czy zawsze ta przyjaciółka jest tylko taką dobrą kumpelą. A dziś zajmiemy się czymś, można powiedzieć, trudniejszym, a mianowicie gramatyką, mową zależną. Na początek jednak sprawdźmy sobie nasze zadanie domowe. Hausaufgabe. Zadanie domowe. Poprosiłam Was ostatnio, byście przetłumaczyli trzy zdania na język niemiecki. Spójrzmy, jak powinny one wyglądać. Pierwsze. Pojęcie przyjaciel w języku niemieckim posiada więcej znaczeń. Der Begriff Freund hat mehrere Bedeutungen im Deutsch. Drugie. Za przyjaciółkę bierze się osobę, która jest dobrym przyjacielem albo partnerką. Mit Freundin ist eine Person gemeint, die ein guter Freund oder eine Partnerin ist. I trzecie. Słowo przyjaciółka oznacza dla mnie partnerkę. Das Wort Freundin bedeutet für mich die Partnerin. Teraz możemy przejść do naszego dzisiejszego tematu lekcji, czyli mowy zależnej. Co to takiego ta mowa zależna? Oczywiście w skład mowy zależnej wchodzą po prostu zdania zależne. Mowa zależna polega przede wszystkim na przytaczaniu czyjejś wypowiedzi bez cytowania tej osoby. Weźmy sobie jakiś polski przykład. On pyta, kiedy odjedzie pociąg do Salzburga. No i właśnie, to stwierdzenie musiało powstać od jakiegoś pytania. Wann fährt der Zug nach Salzburg ab? Czyli kiedy odjedzie pociąg do Salzburga? I teraz przytaczamy tą wypowiedź w mowie zależnej, zatem będzie to wyglądać tak. Er fragt, wann der Zug nach Salzburg abfährt, czyli on pyta, załóżmy, że jest to właśnie on pyta, kiedy odjedzie pociąg do Salzburga. Co ważne i na co należy zwrócić uwagę, to, że w zdaniach zależnych mamy do czynienia zawsze z dwoma takimi zdaniami. To jest jedno zdanie występuje przed przecinkiem, a drugie po przecinku. W takich zdaniach również mamy pewne spójniki. Tutaj spójnikiem było wann, czyli kiedy. Po takim spójniku musi w zdaniu wystąpić szyk końcowy. To jest czasownik pójdzie na koniec zdania. Tutaj było to abfahren, a właściwie abfährt. Czasownik rozdzielnie złożony nie rozdziela się, ale idzie na koniec zdania i jest on oczywiście odmieniony. Pamiętajmy o tym. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Mianowicie spójniki, które są użyte w takich zdaniach, to są po prostu słówka pytające z poprzedniego pytania, takie jak na przykład wer, was, wo, warum und so weiter i tak dalej. Er fragt, wann der Zug nach Salzburg abfährt. On pyta, kiedy odjedzie pociąg do Salzburga. Tej samej zasady oczywiście będziemy się trzymać w przypadku pytających zdań zależnych. Popatrzmy na ich przykłady. Sag mir bitte, was du morgen machst? Powiedz mi proszę, co będziesz jutro robił? Ich habe gefragt, ob ich aus der Arbeit gehen darf. Ja zapytałem, czy mogę wyjść z pracy.
I tutaj zauważmy, że jeżeli mamy do czynienia z dwoma czasownikami, to ten czasownik, który normalnie w szyku prostym byłby w zasadzie na samym początku zdania od razu przy podmiocie, teraz pójdzie na sam koniec takiego zdania w mowie zależnej i wystąpi przed samą kropką, tak jak w przypadku darf w tym zdaniu. Idźmy dalej. Weißt du vielleicht, wer die Fahrkarten gekauft hat? Wiesz może, kto kupił bilety? Meine Mutter hat gefragt, warum wir uns verspätet werden. Mama pytała, dlaczego się spóźnimy. Sag mir bitte, was du morgen machst? Powiedz mi proszę, co będziesz jutro robił? Ich habe gefragt, ob ich aus der Arbeit gehen darf. Ja zapytałem, czy mogę wyjść z pracy. Weißt du vielleicht, wer die Fahrkarten gekauft hat? Wiesz może, kto kupił bilety? Meine Mutter hat gefragt, warum wir uns verspätet werden. Mama pytała, dlaczego się spóźnimy. No i teraz pora na zadanie domowe. Hausaufgabe. Zadanie domowe. Na podstawie pytań konkretnych osób utwórz zdania zależne. Pierwsze. Mówi Markus. Was haben die Fahrkarten gekostet? Drugie. Mówi Ania. Ist die Schule in der Nähe von hier? I trzecie. Mówi Ewa. Wer kommt zu mir? Następny odcinek rozpoczniemy sobie oczywiście od sprawdzenia naszego zadania domowego. Was zachęcam do zapisywania odpowiedzi w komentarzach, ale także do zasubskrybowania naszego kanału oraz nie zapomnijcie obejrzeć naszego poprzedniego odcinka. A my widzimy się już niedługo. Cześć!